z 13 na 16 grudnia 2012 roku. Proponowany porządek obrad macie Państwo przed sobą. Rozumiem, że grupa rady, komisje złożyli stosowne wnioski. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do realizacji punktu drugiego. To jest przyjęcie protokołu z 31 sesji Legislacji 13 20 listopada. Nie wpłynęły Panu Basiu żadne pisemne wnioski. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, to jest 31 sesja 20 listopada. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że zawsze porządek bezpośredni. Teraz wprowadzenie. Wszystkie grupy praktycznie nie mają stosownego terminu oczekiwania. W związku z tym głosujemy nad wprowadzeniem do porządku obrad. Druk nr 1. Projekt uchwały zarządu w sprawie przystąpienia pani Katarzyny Babian do składu osobowego Rady Dzielnicy 13. To jest ślubowanie oraz krótka autoprezentacja pani Katarzyny Babian. Chciałem przypomnieć, że na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji pani Krystyny Dudek. Następną osobą na liście wyborczej jest pani Katarzyna Babian. Pani Katarzyna w Urzędzie Miasta tego zasiadania wyraziła wolę przystąpienia do ślubowania. Jest to formalność, ale która jest nieodzowna, bo może pewnie się nadal. Myślę, że głos za, głos przeciw, to tylko jako formalność. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 1? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 1. Projekt uchwały według druku nr 2. Projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji. Jest to spowodowane między innymi, że do tej pory koleżanka była, żeby zostać kandydatem na przewodniczącą, musi zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącej. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 2? 11. Kto jest za? Proszę ręce do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 2. Projekt uchwały według druku nr 3. Projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 13. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przypomnę, że głosowanie będzie głosowaniem jawnym. Jest to wniosek Komisji Edukacji. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jest rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 3. Projekt uchwały według druku nr 4. Projekt uchwały zarządu w sprawie ponownego wniosku prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Starego Podgórza i Zabocia. Głos za, głos przeciw. Proszę bardzo. Ja mam prośbę, czy można by było projekt uchwały Rady Fabian druk nr 11 i 12, tak? Wprowadzić wcześniej, ponieważ ten druk, ta uchwała idzie dalej, którą w tej chwili chcieliby zgłosować. I czy można by było zrobić po prostu kolejny projekt. Tam są tylko uzupełnienia, to nie jest, żeby... Ja powiem tak, panie Adam. Oczywiście, że jest taka sytuacja. Jest to projekt, który był na komisjach i omawiany, czyli on ma wszystkie formalne rzeczy. I ja bym musiał teraz wziąć, zebrać zarząd, żeby móc coś w tej sprawie zrobić. Ale jeśli, ja rozumiem, że jeżeli są, idziemy w tym samym druku, a są jakieś dalej idące, to przecież do każdego druku można złożyć poprawki. Ale to są procedowanie uzupełniające, przepraszam. Ale słowo uzupełniające to jest każda poprawka może być uzupełniająca albo zmniejszająca. To jest projekt uchwały grupy radnych po prostu złożony. To, to,
będziemy omawiać te problemy. Warunek jest taki, że musimy tamte rzeczy wprowadzić do porządku, bo są w takim samym trybie wprowadzane. Rozumiem, tylko pan przewodniczący ma prawo zmienić z kolei już głosowany uchwały. Ale panie Adamie, przypomnę panu tak, jeśli mam projekt uchwały, który ma wszystkie, ma opinię komisji i odczekał i mówi, mamy gotów w pełni, to nic się nie dzieje, żeby przy okazji tamtej omawiać tą sprawę. Bo to rozumiem, że dwa razy nie będzie pomagać tego samego tematu. Nie, to jest po prostu jakby ten, w tej chwili tam plan drugi numer 4 byłaby kolejną jakby logicznym ciągiem tych, które złożyliśmy jako wyparty. Panie Adamie, powiem tak, można to zrobić, ale najpierw wszystko trzeba prowadzić do porządku obrad, a kiedy będziemy procedować, to będzie zupełnie inna sprawa. Najpierw głos za, głos przeciw projektowi zarządu według druku numer 4. Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, stwierdzam, że prowadziła do porządku obrad druk nr 4, druk nr 5, to jest wybory Komisji Infrastruktury w sprawie wskazania lokalizacji budowy szaletów miejskich na obszarze 913 podwórzu. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, stwierdzam, że prowadziła do porządku obrad druk nr 5. Projekt uchwały według druku nr 6. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie opinii do projektu budowy ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Alicka w Krakowie. Przypomnę, że dotyczy to osiedla Mały Proszek. Komisja Infrastruktury? Tak. No, poszło to do... Nie, przepraszam, pomyliłem. Ale przepraszam, bardzo się pomyliłem. Tak, przepraszam. To jest Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Proszę państwa, inną rzeczą jest, że to jest na obszarze, gdzie są poszczególni radni, mają swoje poszczególne okręgi. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 20 za, 0 przeciw, do wstrzymujących, stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały według druku nr 6. I teraz mamy w trybie następne według numeracji mamy tak. To jest projekt uchwały zarządu według druku nr 7. To jest w sprawie listy zadań powierzonych z zakresu remontu drugich chodników. Otóż proszę państwa, Rada Miasta podjęła uchwałę budżetową, w której przesunęła środki, które pozostały z projektowanej ścieżki ściągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wiejskiej na prace remontowe. W związku z tym, że jesteśmy w grudniu i nie da się rady rozpocząć jakiejkolwiek budowy remontowej, te pieniądze, jedyną szansą, żeby je uratować, to jest prowadzenie na utrzymanie drugich chodników. Chociaż po dzisiejszej mojej rozmowie z Hitem i wczorajszej okazuje się, że prawdopodobnie nic z tego też nie będzie, dlatego że Zikit już nie przyjmuje żadnych, mimo uchwały, mimo stosownych zapisów budżetowych, nie przyjmuje do realizacji ze względu na brak fizycznie na nie podpisuje po prostu nowych umów. Ale żeby wszystkie formalności, proszę państwa, stały się zadość, że Rada podjęła wszystkie rzeczy, które do niej należą, czyli podjęła uchwałę i spowodowała, że uchwała mogła być wprowadzona, czy jeszcze może być wprowadzona w życie, jedyną szansą wydaje nam się po konsultacji z Gminem jest na utrzymanie publikacji. Te środki by w jakiś sposób wrócili w przyszłym roku, natomiast byłyby z tych środków ładane dziury, o, też mają ubytki na wierzchu. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za prowadzeniem do porządku obrad druk nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 rada. Prowadziła do porządku obrad projekt uchwały do druku nr 7. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego według druku nr 8 w sprawie opinii zamierzenia inwestycyjnego w ulicy Karbalickiej 78 w Krakowie.
Powiem szczerze, że zarząd tej sprawie zebraliśmy się, nie mógł jakby pochylić się na sprawą, bo znamy sprawę od jakby 5 minut, a wymaga jakby przeanalizowania. Jest to projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego. To tylko tyle, ja myślę, że można bez podprowadzenia do porządku obrad, jak będzie sprawa dyskusji, ale ja nie znam sprawy, tam jest kwestia nadbudowy. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu nr 8? Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 12 za, 4 przeciw, 1 szczególnica. Stwierdzam, że zaprowadziła do porządkowe. Druku numer 8. Projekt uchwały według druku nr 9 w sprawie opinii dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Żołnierskiej w Krakowie. Podobna sytuacja, no nie mieliśmy czasu się poczuć, bo komisja była przed salem, przez głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 9? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jaki wynik? 12 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały według druku nr 9. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego, to był Rady w tej sprawie, złożyłem rezygnację z członka Komisji Planowania Przestrzennego, na kondycję czasową. To jest rezygnacja Zygmunta Wodaczyka, członka Komisji Planowania Przestrzennego. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa za wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały z druku nr 10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad punkt nr 10. Projekt uchwały Radnej Miasta. Czyli tutaj jako Radnej Miasta ten projekt uchwały. W sprawie ponownego wniosku do prezydenta miasta Krakowa o przedłożenie projektu pilotażowego programu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w obrębie Starego Podwórza w Krakowie. I może przeczytam wnioski się do pana prezydenta miasta Krakowa o pilne przedłożenie propozycji pilotażowego programu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w obrębie Starego Podwórza w Krakowie zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą z 11 lipca 2012 roku. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Proszę bardzo. Mam pytanie do tej uchwały. Czy Rada Miasta zostanie poinformowana? Ja rozumiem, że jest. Rada Miasta przyjęła 11 lipca 2012 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Sprowadziła w prowadzeniu. I teraz, czy Rada Miasta została poinformowana przez prezydenta, ponieważ ona przyjęła tą uchwałę. Nie myśmy wyjmowali z uchwały, tylko Rada Miasta. Czy radni miasta zostali poinformowani o realizacji tej uchwały? To jest moje pytanie, uważam, że niezwykle zasadne, bo myśmy uchwały nie podejmowali,
I ja rozumiem, że Rady Miasta powinni poinformować, jeśli oczywiście będą chcieli Rady Dzielnicy, jak uchwała, którą wniesie do prezydenta, jest realizowana. Znaczy, mam się do porównania o tym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Znaczy ja mam też pytanie, żeby była jakaś formuła. Zgodnie z naszym statutem radny miasta ma prawo wnioskowania, czy projekt, znaczy ma prawo składania projektów uchwał. One, przypomnę, powinny również zostać zaopiniowane przez komisję. Natomiast myślę, że tutaj w tym uzasadnieniu, którego akurat nie przeczytałem, przytoczę. Nie wiem, czy był taki obowiązek w uchwale Rady Miasta, bo to, że nie znamy, znaczy może niektórzy, nie wszyscy znamy tą uchwałę, to nie zwalnia z tego, że ta uchwała cały czas funkcjonuje. Że w dniu 11 lipca 2012 roku została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa uchwała w sprawie wprowadzenia priorytetowego programu zwiększenia miejsc parkingowych w obrębie serwisu. I to jest prawda. Do chwili obecnej żaden z radnych z dzielnicy 13 nie został poinformowany o realizacji uchwały, natomiast cały czas istnieje poważny problem z miejscami parkingowymi. Powiem, w żadnej sprawie nigdy radny dzielnicy nie był informowany, jak jest realizowana uchwała Rady Miasta. I dzielnica jest rzadko informowana jako instytucja, dlatego że jest organem pomocniczym. My częściej wnioskujemy, apelujemy, no nie wiem, zwracamy się, czyli pokazujemy problem, niż jakby nie jesteśmy odbiorcą, chyba że jest w kwestii opiniowania. Oczywiście ja rozumiem, że ten element można podjąć w dyskusji w trakcie omawiania tego punktu. Natomiast tu leży to odrzucimy. Chyba, tak panie Wolku, chyba że go nie wprowadzimy do porządku obrad. To jest pan projekt. To jest pan projekt. Druk, który został panu przewodniczącemu, proszę, bo pan jako wnioskodawca, to bym prosił, żeby wnioskodawca tak jest. Przepraszam, bo mi się wyłączył. Panie związku, jest a co to może znaczyć? Tak, chcielibyśmy po prostu, żeby radni dzielnicowi mieli możliwość zapoznania się z tym projektem uchwał, żebyśmy po prostu uzyskali kompletne informacje. Nie ukrywam, że w takiej troszeczkę swojej naiwności przedświątecznej, że po prostu chociaż raz merytorycznie podyskutujemy, przyjmując po prostu wszystkie kolejne uchwały. Będziemy mieli szerszą wiedzę, szerszą informację, ponieważ ja nie byłem na tym spotkaniu z mieszkańcami, a z tego co słyszałem, były strasznie podzielone zdanie, więc uważam, że warto by było, żeby pewne rzeczy radni otrzymali. No nie wiem, kto z Państwa chociażby czytał właśnie ten projekt uchwały przygotowany przez radnych platformy. Panie Adamie, ja. Jeśli mogę ad vocem. Jeśli ad vocem. Dobrze, ale nie mam wszystkich radnych. Można? Ja bym o jedną rzecz prosił, zresztą myślę, wydaje, że do tej pory się to udawało. Po pierwsze, w naszej dzielnicy, w ogóle sprawa polityki zostawiamy za drzwiami, bo są to okręgi, radni się wybierają z okręgów jednomandatowych. Nikt tu nie żadnym szydem politycznym. No ale ja czytam się, to, nie, co jest napisane. Ale mogę? To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli pan mówi, że pierwszy raz byśmy merytorycznie, to rozumiem, że przez dwa lata niemerytorycznie tu rozmawialiśmy, no co ubolewam nad tym troszeczkę, bo również pan to mówi. Natomiast kto głosował za tą uchwałą czy nie, jest możliwość zawsze sprawdzenia, ale to chyba nie jest najbardziej istotne w tej sprawie, bo chyba sprawa się liczy. Natomiast jeśli to jest uchwała obowiązująca, to stanowi prawo miejscowe i tu nie dyskutujemy ze sprawą. Możemy dyskutować przed wprowadzeniem uchwały, a już po uchwale w ogóle nie ma na czym dyskutować, bo stanowi akt prawa miejscowego. Ale... no bo ja rozumiem, że to jest nie projekt uchwały, tylko już uchwała wprowadzona. Lub w dzienniku urzędowym wojewody zapisana i stanowi akt prawa miejscowego. Tak, ale chcielibyśmy przynajmniej chciałbym uzyskać więcej informacji, ale co się nie dzieje. Ale od kogo? No, tak jak wnioskujemy do pana prezydenta miasta Krakowa. Bo on jest odpowiedzialny za los całej tej ustawy według kompetencji. No, nie radni, ani dzielnicowi, ani miasta. Okej. No. I tu nie jest nic... Oczywiście, że się zawsze możemy zapytać pana prezydenta w tej sprawie. Natomiast tak jak mówiłem, że w tej sprawie największym suwerenem jest Rada Miasta Krakowa, która podejmuje uchwałę, bo to on ma przedstawić
Jak pan sam widzi w tekście, że prezydent Rada Miasta zobowiązała prezydenta do przedłożenia Radzie Miasta. Gdyby jeszcze napisane było oraz Radą Dzielnic, które tam, na których terenie jest strefa, to ja rozumiem, że byłoby inny. Ale to jest tylko dyskusja. Proszę państwa, mamy tekst, czy są jeszcze jakieś pytania? Oprócz się panu nie wypowiedzieć. Panie Jacku. Jedną tylko rzecz chciałem zauważyć, że nie mam strzegów, tak naprawdę się bierze ta dyskusja i problem. To tak naprawdę wnioskujemy tylko o dodatkowe, tylko o No jesteśmy przeprowadzeni do porządku obrad. Znaczy, pytanie w tytule jest w sprawie podobnego wniosku. Czy myśmy już wnioskowali w tej sprawie? Nie. Ale to jest uchwała Rady Dzielnicy. Więc słowo ponownego wniosku nie powinno się znaleźć. To jest pierwsza Rady Dzielnicy. Zaraz będzie poprawka. Dobrze. Panie co chciałeś jeszcze? Ja dziękuję za głos tutaj panu Jackowi, bo faktycznie wydaje mi się, że ta uchwała, którą przed chwilą rozdał państwu pan radny Adam Plona, to jest uchwała Rady Miasta, która została przyjęta zgodnie tutaj, co jest napisane 15 lipca bieżącego roku. I faktycznie nie Rada Miasta zgodzi na to, że problem dotyka tutaj prowadzenia strefy na podwórze, to uznaliśmy za zasadne do informowania nas wszystkich po prostu, jaka jest ewentualnie realizacja tej uchwały. No jest to taki drugi, wydaje mi się, nie wzbudzający kontrowersji ani nie konfliktowy, bo on tak naprawdę jest tylko celem właśnie do informowania nas wszystkich, jaki jest stan aktualny tego. Proszę bardzo. Jeszcze tylko dodatkowo, panie profesorze, dopisałem z tego, ponieważ paragraf drugi jest, że prezydent powinien do dnia 15 sierpnia 2017 roku poinformować Radę Miasta. Czy złożył taką? A jeśli, to ja rozumiem, że przewodniczący Rady Miasta, my jesteśmy Rada Pomocniczy, powinien nam, że tak powiem, poinformować, jak prezydent poinformował szanowne nasze miasta. Ja widzę tak kolej rzeczy. Zgłoszło. Ale rozumiem, że to podczas omawiania tego punktu możemy spokojnie tu przedłożyć. Ja tylko powiem, że dla mnie jest niepotrzebny tylko ten komentarz tu na przodzie, kto jak głosował, bo jak jest uchwała podjęta, to nie ma znaczenia dla mnie kto głosować. Większość rady była za. W związku z tym to jest jakby wartość taka, która nie stanowi w tej chwili żadnego, nie ma żadnego znaczenia, czy był PiS przeciw, czy Platforma, czy część komitetu Jacka Majkowskiego. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę państwa, w wyniku głosowania 10 za, 5 przeciw, 4 się wstrzymujące, stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad uchwały według druku nr 11. Proszę państwa, projekt uchwały według druku nr 12, to jest też projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o przedłożenie kompleksowego projektu wprowadzenia strefy płatnego parkowania w typu C na terenie Starego Podwórza. Wnioskuję się do pana prezydenta miasta o przedłożenie radnym dzielnicy 13. Pełne informacji dotyczącej propozycji z ekipy prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie podwórza, a w szczególności w jaki sposób Urząd Miasta planuje zapewnienie dodatkowej publicznej komunikacji w podwórzu, albowiem prowadzenie strefy płatnego parkowania zmniejszy ruch samochodowy. Prosimy o wskazanie, jakie nowe linie tramwajowe i autobusowe zostaną wprowadzone. Ile miejsc parkingowych będzie w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania wraz z przedłożeniem akcji rady? Ile aktualnie jest zinwentaryzowanie miejsc parkingowych na terenie, który proponowany jest prowadzenie strefy płatnego parkowania, jakie są proponowane przewidywane przez ulgowe stawki dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz pozostałe stawki za parkowanie strefy płatnego parkowania. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnieni dzielnicy nie zostali dokładnie poinformowani o propozycjach, analizach urzędników dotyczących prowadzenia strefy płatnego parkowania. Adresy takie opracowania są w posiadaniu urzędów, a w związku z tym powinny zostać przedłożone radnym. Mogą podejmować świadomych uchwał w interesie mieszkańców. Ja chciałem tylko poinformować, że w tej sprawie odbyło się już wiele spotkań naraz. Sprawa jest nie od tej kadencji, tylko jest już od poprzedniej kadencji. I ci radni, którzy chcieli mieć w tej sprawie wiedzę, mają. Rada, chciałem również poinformować, że Rada w tej sprawie już podjęła uchwałę. Uchwała, o której mówimy dzisiaj, to jest projekt uchwały zarządu.
chodzi o strefę, dodatkowo jest o strefę Zabłocia. Dlatego, że pojawiła się propozycja, że powinna również odejmować Zabłocie i ten problem, o którym myśmy ostatnio podejmowali uchwały, to znaczy tam jest problem głównie z drogami, które nie są drogami publicznymi, tylko drogami, znaczy drogami publicznymi, ale mają kategorię drogi wewnętrznej. I tam jest problem z prowadzeniem strefy. Ja rozumiem, że to jakby jak taka informacja na dzisiaj. Również trudno się odnosić do poszczególnego elementu dyskusji, natomiast jakby historia, w którym jesteśmy miejscu ze względu formalnych. Proszę bardzo, głos. Ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie dyskutujemy o tym. Nie, ale wprowadzenie do porządku obrad, to jest głos na koniec. Ja wnioskuję o nich wprowadzenie, dlatego że tu Państwo są pytania. Przepraszam, że ja się w tych sprawach odpowiadam, ale wszyscy wiecie, że w tych sprawach ja te sprawy generalnie prowadzę i dlatego powiedzmy sobie szczegóły, być może więcej szczegółów znam niż w Głowinie, być może. Natomiast niestety te pytania nie zmienimy chyba poprawką całości, ponieważ już w samym wyniku pierwszym nie jest kwestia, że albowiem wprowadzenie strefy płatnego parkowania zmniejszy ruch samochodowy, niestety zwiększy poprzez zwiększenie dotacji. I drugie, ilość miejsc parkingowych, ile miejsc parkingowych przybędzie. Niestety nie przybędzie, tylko będzie i my to doskonale wiemy. Więc to jest pytanie zupełnie retoryczne. I kolejny myślniku, ile aktualnie jest zinwentaryzowanych miejsc parkingowych na terenie, które proponowane? Pytanie powinno być, ile będzie tych miejsc parkingowych, a nie ile jest gdzieś zinwentaryzowanych. No ile będzie tych miejsc parkingowych? Ja rozumiem, jeśli to chyba jest oczywiście najbardziej zasadne, żebyśmy sobie wiedzieli. W związku z czym trzeba byłoby, według mojej oceny, nie chcę tej przeszkody, ale pochylić się na tej komisji, przedyskutować i proszę Państwa, jak mówię, ostatnio wprowadzać. Ja rozumiem, że tutaj naprawdę parę jest, że tak powiem, powodów, z których nie powinniśmy dyskutować. Ja chciałem tylko przypomnieć, że oprócz statutu mamy jeszcze, proszę Państwa, regulamin. Zapisy regulaminowe są następujące, że każdy projekt uchwały powinien zostać zaopiniowany przez stosownie merytoryczną komisję, jak również mieć opinię zarządu, po to, żeby rada, bo na radzie głosujemy i wyrabiamy sobie już, ale wyrabiamy stanowisko, czy dyskutujemy, największa praca odbywa się w poszczególnych komisjach. Chciałem powiedzieć, że dotyczy to również, proszę Państwa, projektu uchwały przez radę. Ja w tamtej kadencji chyba dwa czy trzy projekty i tutaj kolega Jacek, ja był przewodniczącym, też tutaj zwrócił mi na to wtedy uwagę i pani Basia też wtedy, że musi to iść do komisji, mimo że radny miasta ma takie prawo złożenia projektu uchwały, nie jako komisja, nie jako grupa radnych, tylko osobiście. Niemniej jednak powinno to zostać zaopiniowane i z punktu widzenia jakby formalnego powinno być zaopiniowane przez merytoryczną komisję. Proszę bardzo. I zarząd. Tak, zgodnie z regulaminem. Proszę bardzo. Ja wrócę Państwa dobrych praktyk. Oczywiście po moim dzisiejszym ślubowaniu każda kolejna uchwała będzie przychodziła przez Państwa komisję, jeżeli jest Państwa takie życzenie. Dla mnie to absolutnie nie jest problem. Niemniej jednak uważam, że uchwała, o którą proszę Cię o wprowadzenie, jest uchwałą czysto po prostu informacyjną dla nas. I wydaje mi się zasadne, żeby każdy z nas po prostu dostał papierowy egzemplarz. Nie jak wygląda to takie obiegowej opinii, tylko jak po prostu wygląda to na papierze przez urzędników, jak oni to widzą. Więc to nie jest to moja jakaś wola, tylko uważam, że jeśli jest tutaj 21 osób, jest po prostu zasadne, żeby mieć takie dane po prostu na papierze, gdyż wydaje mi się, że przyjęcie strefy, rozszerzenie o Podgórze jest dość istotną sprawą nie tylko dla samego Podgórza, ale tak samo dla całego Krakowa, dlatego że Państwo doskonale wiecie, że problem może gdzieś się przenosić i wydaje mi się, że takim dobrym polskim obyczajem jest kto pyta, nie błądzi i z uwagi na to ta uchwała została po prostu złożona.
Tyle, dziękuję panie przewodniczący. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Jeszcze tylko mam taką uwagę, że ten projekt uchwały został podpisany przez grupę radnych. Tak, nie ma żadnego znaczenia. Ale ta nie. No ja troszeczkę inaczej dostałem wykładnię, że jednak jeśli grupa radnych, to może to być na sesji rozpatrywane. Nie na sesji. Ale to nie Panie Adamie. Może, słowo może. Natomiast projekt uchwały, ja mam projekt uchwały Rady Miasta, czy Radnego Miasta. Także tu nie musi wtedy być podpisu radnego, bo trzeba będzie albo się jedną drogą, albo drugą. Proszę Państwa, można jedną i drugą, a tutaj są jakby dwie drogi. Nie ma żadnego problemu. Formalnego punktu widzenia spełnia to. Tak jak mówię, powinien być wymóg prowadzenia. Kto z Państwa jest radnym za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad? To jest za. Dziękuję. Kto jest pani Basiu? Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Część za 11, przeciw 2 osoby się objęte. Stwierdzam, że nie wprowadziła do porządku dzisiejszy obrad. Druk numer 12. Czy mam jeszcze jakiś druk? Proszę Państwa, w związku z tym przystępujemy do realizacji porządku obrad.